taka jestem próżna. O. Kochani, testujemy amerykańskie fast food. Ustawili nas na lotnisku w jeden rządek. Kogo szukasz przy sojaku? Mocne. Buenos dias, mi amor. Buenos. Kto się nabrał i myślał, że... Buenos Aires. Kto się nagrał i myślał, że do was mówię. No kto, no kto? No do was też. Dzień dobry, moi drodzy. Witajcie w nasz... przedostatni dzień. My już dzisiaj się pakujemy. Radosław już spakowany. Gracias. Radosław już spakowany. Idziemy jeszcze na chwileczkę do miasta. Kupić jakieś pamiątki, jeśli będą. Nie wiemy, Radosław, co my sobie chcemy kupić jako pamiątkę? To, co w gardle swoje. Czyli? Rum? Mama chłana. Chcesz mamy chłana? A, nie, nie smakuje ci. Nie. Mamy od Amadeusza i od Gosi. No, tam to wypijemy w domu, a nie, rum na pewno kupimy. Rum jakiś kupimy, ale chyba na lotnisku, no. I tak, i 12 dni prawie pękło. No. Ja pierdzielę. Nie wiem, co chciał. Nic, jakoś nie urzekła mnie twoja historia. Moja, żeby coś kupować? No, no mnie też nie urzekła. Dobra, idziemy teraz na śniadanko, pochmurnie dzisiaj jest, tak? To dobrze. Tak. Już wychodzi? Jedna chmurka. Mówię, że pochmurnie. Akurat słońce zaszło. No i to jest, pamiętajcie, to jest sezon deszczowy, także to musimy koniecznie w podsumowaniu takim nagrać. To jest sezon deszczowy, maj. Ani razu deszcz. No nie, padał jak jechaliśmy na wycieczkę przez 2 minuty, ale byliśmy w autokarze, także nie udało nam się. W sensie zaczął, trwał i skończył chyba. Nie udało nam się skosztować tego dominikańskiego deszczu. Dobra, idziemy na śniadanko, zobaczymy się później. No przepięknie tu jest na posesji tego, na posesji tak powiedzieć, nie, na terenie tego hotelu, tak? Ten hotel jest piękny. Ten hotel jest piękny, naprawdę. No on też jest piękny, zobaczcie jaki opalony. Dzisiaj nawet nie wiedziałam, że mamy konkurs, bo smaruje mnie Barsa i mówi, ale jesteś brązowa. Kto jest czarniejszy? A ja mówię, kto, no... Kto? No kto? A ja mówię, no jestem, on mówi, ale ja jestem czarniejszy. Nie wiedziałam, że mamy konkurs, zawsze. Ale stwierdziłam, że jakby zgolił włosy z łapy, to ja bym była czarniejsza. Zgolę dzisiaj. Nie, nie go. O, bo jakie ładne. Podobne do tych, co my mamy u nas. Zobaczcie ceny na przykład w sklepie. Tutaj mamy 474 pesos. To wychodzi jakieś 7 funtów, tak? No my akurat tequili nie lubimy, ale u nas właśnie w hotelu jest ta bardzo często. Takie małe porównanie ceny. Zobaczcie, pamiętacie za to piwo i za koronę i jeszcze za holsy. I za chipsy zapłaciliśmy $20, a tutaj wam tylko pokażę piwo, to co jest najdroższe tak naprawdę. 144,99 korona i 154,99 modelo, to meksykańskie piwo. I za to wychodzi... Okej? Okay? I za to wychodzi niecałe 5 funtów? 5 funtów? Także nie doliczę nawet tamtego, wyszlibyśmy poniżej dychy. Także jeśli jeździcie na jakieś wycieczki, to jest, wiecie, to jest najnormalniejsze w świecie, to nie jest nic odkrywczego. Tylko wiecie, oni nas wysadzili koło sklepu, myśleliśmy, że to normalny sklep, ale to był sklep typowo nastawiony na zyski. Także bierzcie swoje, tyle też to zaraz się robi gorące wszystko. I tutaj właśnie wygrywają sprawę. Tutaj mamy lekarza, gdzie niestety spędziłam godzinę z moim złamanym... Ale nie złamanym palcem. A ja oddałem pół litra krwi. Tak, dla komarów. Tak, tutaj budują moje... Tutaj? Tak. Nie wiem, z której strony właśnie budują jeszcze dalej impresje, jeszcze większe. Wycieczki w Kodunku. Też zależy, widzisz, zależy, gdzie się weźmie tą wycieczkę, tylko i wyłącznie ale o to chodzi. Ludzi mi mówiło, jeżeli jedziesz do Dominikany, to nawet nie wychodź z resortu, bo nie ma po co. Moim zdaniem jest po co i myślę, że wrócimy. Jeszcze wrócimy, może niekoniecznie właśnie do resortu. Spróbujemy, zobaczymy na własną rękę, chociaż mówią nam, że nie jest tanio. Nie wychodzi taniej. Tutaj zobaczcie, wszędzie piękne palmy. Boże, jakie to jest piękne. No pięknie jest, zobaczcie jak pięknie. Aha, jeszcze taka ciekawostka, jeśli jesteście gościem premium, to macie tutaj osobną recepcję, gdzie wszystko odbywa się tak naprawdę błyskawicznie. Nie wiem, czy pamiętacie, w tamtą stronę chyba wam pokazywałam, jaka była kolejka, jak przyjechaliśmy do normalnej recepcji. Czekaliśmy tam 2 godziny przy zwykłej recepcji. Wszystko... Próbowali nam wcisnąć po prostu lepszy pokój. Tak, wszystko po to, żeby
wciskać lepsze pokoje dla wszystkich, nie tylko dla nas. A ten mały check-in point, on co prawda jest mały, bo nie ma tutaj tak dużo gości, wygląda właśnie w ten sposób. Macie tutaj też bar i kolejki praktycznie zerowe. Tutaj, moi drodzy, pan robi piña colada w ananasach, także zaraz będziemy brali. Kosztują one 5 dolarów. Jeszcze taka ciekawostka. Wszędzie, gdzie wyjeżdżacie, kosztują zawsze dyszkę albo 15. I tutaj akurat na plaży mówią, że skasują pokój. Przypiszą do rachunku do pokoju. O, tutaj pan nam robi, widzicie, wyłuskał wnętrze. No fajnie, bo bardzo często właśnie na tych wycieczkach bardzo dużo tego zostawiają. Z tego będzie nasza piña colada. Ale tak właśnie mówi, świetne urządzenie dla nas, a super to jest. Jak Gosia przyjedzie samodużo, zrobimy takie drinki. Okej, okay. A lubili piña colada, nie? I z Madzią, jak przyjadę. Baby, no me mientes, tu sabes que te gusta muy caliente. Y baby, cuando bailas, porque no sabes si to... Macie wybór tutaj albo dominikański rum, albo kokosowy rum. Can we come back later for more? Yeah. With this, yeah? Do we still have to pay free? I później możecie tutaj wrócić do pana, powiedzieć takie naprawdę robione grineczki pyszne. Bez żadnych miksów, bez dodatków. I pokryweczka idzie, i na drugi też idzie, i zaraz sumaczka. Fajnie, że są sumki tutaj też papierowe, wiecie, te papierowe sumki zaraz co prawda się rozpakają, ale lepsze to niż plastik. Zaraz no i tak mi się zastanie, że co ja wiem o recyklingu, jak to też plastiko. Chodź, robimy test. Ja wydmucham trochę rurkę, żeby przedmuchać, bo rum jest na wierzchu. Mocne. Mocne, ale dobra. I zobaczcie, jakie urocze. Czekaliśmy tak długo, nie kupowaliśmy w ogóle. Cały czas nie kupowaliśmy, nie? Tak, a dlaczego? Bo czekaliśmy, aż będzie opalenizna. Aż będzie opalenizna, bo chcę zrobić ładne zdjęcie. Taka jestem próżna. O. Dzisiaj akcesoria do mojego outfitu nocnego dobierał projektant Radosław. Tydzień drugi, drugie wesele pod oknami, także przygotujcie się na to, jeśli weźmiecie te pokoje. Dobra, moi drodzy, skończyłam książkę Tatuażysta z Auschwitz. Zdecydowanie jest to lektura na wakacje, ale myślę, że większość ludzi powinna ją przeczytać. Co prawda sposób, w jaki jest napisana, nie są tu okazane tak naprawdę emocje głównych bohaterów, tylko jest napisana akcja, co się działo, co się wydarzyło. Brakuje tutaj właśnie takich troszeczkę emocji, no ale książka naprawdę chwytająca za serce. No i z takiej fantastycznie przyjemnej książki przechodzę do kolejnej przyjemnej książki, czyli znowu ta sama autorka Heather Morris i tutaj mamy Trzy siostry. I tu jest, jak widzicie, napisane kontynuacja bestsellerowego Tatuażysty z Auschwitz. Widziałam, że jest jeszcze podróż Hilki, Chilki i już złożyłam ofertę na Vinted, także zobaczymy. Zobaczymy, może się też uda w dobrej cenie kupić, także biorę się. A ogólnie mamy dopiero za 15:22, my już jesteśmy w łóżeczku, znaczy ja jestem w łóżeczku wykąpana, wybalsamowana, Radosław się kąpie. I tak, i troszeczkę poczytam, mam tak nadzieję, że skończę do 10:30. Mamy w pokoju temperaturę 25 stopni, byli nam naprawić klima, niestety nic się nie dzieje. Nie uwierzycie, jak jest bardzo gorąco, także nie wiem, na co teraz mamy poczekać, aż się klima ochłodzi. I zaraz ją znowu włączyć. I od 9:00 jesteśmy w pokoju, jest 11:00 i jest cały czas tak samo gorąco. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy już na ostatnim śniadanku. Tutaj moje, z soczkiem świeżo robionym. Tutaj Radzio ma na słodko, miam miam, smacznego. I ogólnie, co żeśmy się dzisiaj zorientowali, że czego nie zrobiliśmy ani razu? Nie zamówiliśmy śniadania do łóżka. Ani razu, czujecie, a jest możliwość, jeżeli jesteście tutaj w tym premium, to mogą wam przynieść wszystko tak naprawdę do łóżka, bo macie serwis 24-godzinny. No trudno. Ale my tak długo w łóżku też nie leżeliśmy, także nie ma sensu. Trzeba wstawać, póki jest pięknie, i jasno i słonecznie. Także szybko am i kompu. Do domu wracam lżejsza o żel pod prysznic Molton Brown. Super, one są, uwielbiam. I Fresh, ten taki sojowy oczyszczacz do buzi. Bardzo, bardzo lubię. Miałam kilka opakowań, albo mam jeszcze jedno takie samo i jeszcze mam truskawkowe. One są przeważnie w kalendarzach. Jak gdzieś tam widziałam na promocji, to kupowałam, bo są naprawdę, naprawdę bardzo fajne. O
ile na soję jestem uczulona niby, to to mi służy idealnie. Także tak, plus oczywiście krem do buzi Vichy. Ja jego kupowałam do Zanzibaru, teraz skończyłam. 6 miesięcy nie minęło nawet, a po otwarciu niby jego można 12 miesięcy używać. Bardzo dobrze się sprawdził, zero oparzeń, zero schodzącej skóry z buzi. No po prostu rewelacja. Prawie, że wykończyłam, także myślę... No zobaczcie, ile tutaj mam tyle. Nie wiem, czy wziąć, czy nie, czy zabierać miejsce w ogóle w walizce. 30, niestety 30 tutaj zdecydowanie za słaba. Zjarałam sobie plecy, także później kupiliśmy 50 prawie zużyliśmy. I tutaj też została się 1/4 balsamu po opalaniu z Hawaiian. Fajny, bardzo fajny zapach. No niestety gdzieś tam na 5-6 miejscu jest alkohol cetylowy, ale powiem wam, że dobrze się sprawdzał. Tylko raz mnie pieknie, jak sobie spaliłam te plecy, to raz piekło mnie, jak mi Radek wysmarował plecy. Takie o tutaj deneczko. I żegnamy się super hotelem, który też miał swoje minusy, ale to wszystko zobaczycie w filmie. Baby, estoy perdido, volviendo loco en mi mente. Yo no sé lo que pasó. Cuéntame, porque el corazón me robó. Tutaj taką informację, jeśli byście tutaj czasami lecieli z TUI albo z jakimś innym biurem podróży, nie wiem, z innym biurem podróży, ale z TUI dało nam opcję zamówienia prywatnej taksówki i zamówiliśmy sobie ją pół godziny później niż normalny autobus, tak? Tak. I zapłaciliśmy jedynie $14? Śmieszne pieniądze. Śmieszne pieniądze. Nie bukujcie z samego lotniska prywatnych taksówek, bo was kasują jak za zboże. Czyli jedziemy teraz, wracamy za połowę ceny, bo płaciliśmy 30. Tak, tamtą cenę płaciliśmy 30, no ale nie wiedzieli, no dobra, spoko, wiesz. Ale fajnie. Wracamy do domu, do luneczki. Dzięki mężu za super urlop. Też mi się podobało. Kochani, testujemy amerykańskie fast foody, mianowicie Wendy's, jak to się nazywa? Wendy's. Double, coś tam na pewno. Dave? I do tego frytki. I do tego Shay. Kola jeszcze. I zapłaciłeś? $20. Dobra. Frytki dobre. Frytki dobre, ze skórką. Naszych ziemniaków. A ja brałam, oczywiście będziemy siedzieć, Taco Bells. Dobra, tutaj mamy Taco Bells, zamiast frytek wzięłam nachosy, takie naładowane. Tutaj mamy jakieś dwa właśnie taco, o crispy dali, jedno crispy, drugie miękkie, także na pół. I tutaj jeszcze mamy burrito supreme. Aha, i ja za to zapłaciłam $14. Tutaj mamy kurczaka w takim miękkim, a nie, to nie jest kurczak, było napisane, że kurczak, takim miękkim. A burger? Rewelka. Pycha? Ale podzielę też. Dobra, ja próbuję to. Radek mówi, że keczup spróbowała, bo jeszcze jadłam tutaj keczupu, także próbuję. Ale wiesz, jaki? Taki jak nasz domowy. Nie? Z Thermomixa, no, ale smaczny, bardzo smaczny. I tutaj mamy już prawdziwego tacosa, crispy taki. Myślę, że to będzie bardziej, więcej bałaganu. O. Ten chrupki chyba smaczniejszy moim zdaniem, a twoim? Nie mój typ jedzenia. Nie twój typ, a właśnie mi smakuje. Przypuszczam, żeby gdyby u nas były, to bym kupowała. Oczywiście nie często, bo my nie mamy takich rzeczy, ale myślę, że bym kupowała. No i tutaj burrito, ale burrito to myślę, że spróbuję tylko Radek, bo ja raczej nie dam rady już. Burgera spróbowałam i muszę powiedzieć, że przepyszny burger. Burritos nie smakuje mi w ogóle. Tacos, bardziej mi smakuje ten chrupki. Dziękuję. Co? Mówiłem od razu, że chrupki lepsze. No bardziej mi, no ale to akurat był taki, że dali i to i to. I dobrze, to spróbowaliśmy sobie i to i to. I Radek mówi jeszcze, że shake jest bardzo dobry. Jest jakiś śmietanowy, bardzo tłusty. Bardzo tłusty. No i tacos zdecydowanie lżejsze jedzenie. Ale hamburger przepyszny też. No, spróbowaliśmy, byliśmy, spróbowaliśmy. I wam zrelacjonowaliśmy, o. Powiem wam, że my w dwójkę tego nie zjedliśmy wszystkiego. Zostawiliśmy, a ludzie jedzą. Ludzie jedzą i ludzie biorą powiększone zestawy. Także no masakra. Zobaczcie w ogóle na tego drinka, nie wiem ile tutaj jest. Zobaczcie ile ja wypiłam. Oj, masakra. To też jedzenie już tutaj jest spakowane, także już nawet wam nie będę pokazywała. Ale chciałam wypróbować. Radek poszedł zobaczyć, jak tam nasza bramka, czy już jest ok. Ja muszę zaraz iść umyć zęby. I co, my będziemy się zabierali z dominikańskiej ziemi? Smutno mi, powiem wam szczerze, przykro mi. Bardzo szybko zaciało to, na maksa szybko to zaciało. Idzie. I co? Nie pokazuje w ogóle naszego lotu. Ustawili nas na lotnisku w jeden rządek. Po czytaniu książki, którą przeczytałam, nie chcę powiedzieć, czy mi się to kojarzy. Naprawdę. I zaraz chyba
będzie nas pies obwąchiwał, z tego co widzę, bo każdy musiał wszystko ściągnąć do poziomu ziemi, nic na sobie. No i zobaczcie, już wam pokazuję. Widzicie? Kto ci powiedział? Fajnie, że tak się okno ściemnia, ale nie ściemniało się całkiem, nie? Bo normalnie się ściemnia aż do czarnego, czarnego, nie? A czemu się nie ściemniało całkiem? Nie da się do czarnego, czarnego. No ale ostatnio jak leciliśmy, to nie zrobili takie czarne. No, nie wiem. No. Zobaczcie, jakie mamy szczęście. Nikt tutaj między nami nie siedzi. Ja byłam po środku, ale siedzimy w ten sposób. Radek kupił koło okna i po środku. Nienawidzę po środku, bo ja muszę chodzić, ściągać aparat, chodzić, mieć zęby, wiecie, o schodzie. Nienawidzę tego robić, żeby kogoś przepraszać cały czas. Także dzięki Bogu, nikogo nie ma. Lot mamy dosyć krótki. 7 godzin, 16 albo 19 minut, znowu nie pamiętam. Także będziemy o 5 w Manchesterze. Zaraz noc na tym stanie, bo oczywiście strefa czasowa się zmieni, także tak? Fajnie. Dla mnie już jest 21, ja się szykuję do... Do snu? No to dobra, ja mam swoje seksy skarpety. Seksy skarpety, ja pokazuję cycki. Też seksy. Ale nie, nie celowo, nie celowo. Także dobra, do zobaczenia, chyba już w domu. A, jeszcze wam coś chciałam powiedzieć. Pamiętam, jak kiedyś leciliśmy tujem, to za kocyki się płaciło. Były w zestawie kocyki, chyba okulary na oczy i słuchawki i się płaciło za to 12 funtów, a teraz to jest w gratisie. Słuchawki dają, jak się leci w tamtą stronę i mówią od razu, nie wyrzucajcie, także Radosław ma swoje, mam swoje prywatne. No i teraz zalinam kocyk, bo tak jak mówię, to będzie lot nocny, chociaż jest dopiero godzina... 16.10. 16.10, także... Pamiętacie, jak kiedyś w telewizji był dziennik telewizyjny? No blisko, ale nie tak. A wiecie, jak nazywa się dziennik w nocy? No? Jola, odpowiedź. Dziennik nocy? Nie, dziennik w nocy. Jak się nazywa? Nocnik. O matku, zgadał się. Jak nazywa się pies, który biegnie po śladach? Po śladach. Tak. Dobra. Do. Po. Ten.